Magdalena Ruiga dzień dobry, witam Państwa. Moim i państwa gościem jest Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, państwu. On, one tu ujawniają, zdaniem OBW, za czasów Obajdka w Orlenie działa grupa ustawiająca przetargi. Nikt do Orlenu nie wszedł, został zblokowany. Dlaczego nie mogliście skontrolować Orlenu? No, niestety taka była decyzja zarządu i ich opinii, ich prawników, że nie mamy dostępu do przeprowadzenia kontroli, chociaż absolutnie my się z tym nie zgadzamy. Uważamy, że to było nadużycie, złamanie prawa i w związku z tym złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury no Oczywiście prokuratura w tamtym okresie wiemy, jak działała, więc te zawiadomienia. To, to postępowanie zostało umorzone, ale złożyliśmy e, w, w, zażalenia do sądu i są w trakcie jeszcze rozpatrywania. Co chcieliście kontrolować? Wydatki marketingowe? Chcieliśmy, tak, wydatki marketingowe i również chcieliśmy sprawdzić jeszcze dokumenty, które były w Orlenie dotyczące właśnie fuzji Orlenu z Lotosem no ale niestety dokumenty dostaliśmy tylko w Ministerstwie Aktywów Państwowych i na podstawie tych dokumentów nasi kontrolerzy stwierdzili Czyli od ministra Od ministra Sasina mhm. i nasi kontrolerzy stwierdzili, że rzeczywiście zostały zbyte części Lotosu co najmniej o 5 miliardów Taniej niż to były oszacowania. W związku z czym zawiadomiliśmy również prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, no i, i, i prokuratura w, w... Ma tu postępowanie. Jak oni Pana traktowali, Panie Prezesie? Bo Pan mówi, że chcieliście kontrolować Orlen, ale Orlen zblokował, Orlen się nie zgodził. Kim Pan dla nich był? Kim była Najwyższa Izba Kontroli przede dla wszystkim. Prawa i Sprawiedliwości? Panie, pani redaktor, przede wszystkim my działamy na podstawie Konstytucji, a Konstytucja wyraźnie mówi, że Najwyższa Izba Kontroli jest organem niezależnym. Ja tej niezależności od samego początku. No ale niezależnie pan nie mógł wejść do Orlenu. No nie mogłem, ale po prostu tutaj w wszystkie działania ekipy rządzącej poprzedniej zmierzały do tego, aby mnie osobiście pozbawić funkcji prezesa i przejąć kontrolę nad Najwyższą Izbą Kontroli, aby właśnie izb, Najwyższa Izba Kontroli no była spolegliwa i bo nie kontrolowała w sposób efektywny tych wszystkich działań, które miały miejsce w czasie rządu w poprzedniej ekipie. Co pan więcej wie o rolanie, panie prezesie? Pani redaktor, no wiemy tylko tyle, że w najbliższym czasie wpójdziemy na kontrolę. Jesteśmy przekonani, że teraz zostaniemy tutaj wpuszczeni. Nowy prezes, pan prezes Fonfara, jest już szefem Orlenu. No. Od poniedziałku będziemy się starać podjąć ponownie tę kontrolę, bo ona została tylko odroczona. Natomiast absolutnie myśmy nie zrezygnowali z tego. Aby nasze konstytucyjne uprawnienia realizować, I była taka potrzeba, żebyśmy tą kontrolę przeprowadzili i ją przeprowadzimy. I myślę, że od poniedziałku nasi kontrolerzy zostaną wpuszczeni. Ale co, grupa do ustawiania przetargów działająca w Orulenie, wydatki marketingowe, tam można, hulaj dusza, piekła nie ma, prawda? No niestety takie podejrzenia są i chcemy to dokładnie sprawdzić, komu były przekazywane to dotacje, gdzie one szły i czy, czy było to zgodne z prawem. Kilka razy pana próbowano namówić do tego, żeby pan się poddał. Jak chcę wrócić do tego spotkania u Jarosława Kaczyńskiego. Jak to wyglądało, panie prezesie? Panie rektor, ja od samego początku w, w mojej działalności byłem państwowcem i dla mnie najważniejsza jest Ale Polska. Był też pan pisowcem, panie... Nie byłem pisowcem, nie byłem nigdy z Ale członkiem Ale był pan człowiekiem partii. Jarosława Kaczyńskiego. Byłem jedynym ministrem, który nie był partyjny i nie należał do, do, do żadnej partii. Ale był partii. pan człowiekiem był... Jarosława Kaczyńskiego, który wykonywał swoje zadania. Miałem tutaj absolutną swobodę w działania i ona przyniosła efekt, ponieważ mój pomysł właśnie i mojego autorstwa pomysł konsolidacji Słu i celnych sprawił, że po tej reformie dodatkowo wpłynęło do budżetu w ciągu trzech lat 300 miliardów złotych, czyli w okresie, kiedy były wybory w 2019 roku PiS posiadał 300 miliardów dodatkowych pieniędzy, gdzie mógł spokojnie realizując swoje programy socjalne rozdawać te pieniądze i w jakimś sensie te pieniądze przyczyniły się do jego zwycięstwa. Natomiast ja się polityką nie zajmowałem, ja, nie prosiłem pan... o żadne, ja się nie prosiłem o żadne stanowiska, do mnie się zwrócono, e, posiadałem tylko wiedzę i wiedziałem, co należy zrobić w pewnym obszarze, właśnie w tym obszarze, aby sytuacja się zdecydowanie poprawiła, uszczelniłem system podatkowy. Właśnie dzisiaj się chwalą, że, że po prostu oni dokonali tych działań, tymczasem to był mój pomysł i, i moja realizacja. Oczywiście przy pomocy całego aparatu, który ja sobie dobierałem, miałem tu pełną swobodę działania. I, I to przyniosło efekt. Ja chcę tylko pani redaktor powiedzieć, że na dwa tygodnie przed tą aferą, która w ogóle została wymyślona po to, właśnie, żeby mnie pozbawić później w 2019 rok, panie... roku. w czasie rozmowy z obecności mojej dyrektorki pan Jarosław Kaczyński powiedział, panie ministrze, Panu ministrowi należy się order Orła Białego za to, co pan zrobił dla Polski i dla PiSu. A później za dwa tygodnie daną zgodę, żeby mnie grillowano i skompromitowano, gdzie wszystko było oparte na fałszywych przesłankach. Grillowano i skompromitowano? Rodzin moją rodzinę i mnie samego, pomimo że w latach 70., 80. byłem jednym z nielicznych ludzi, który stał na pierwszej linii walki z komuną. Siedział pan dwa lata w więzieniu, panie ministrze. Zostałem cztery lata, przesiedziałem niecałe półtora roku. Mm. Ale panie prezesie, pan uważa, że wszystko, co się stało w 2019 roku, to, była, to było działanie Jarosława Kaczyńskiego i działanie PIS-u, żeby pana skompromitować i zgrilować? Nie ma tu to, to, była, to było działanie liderów PIS-u po to, żeby przejąć kontrolę nad NIKiem, ponieważ się okazało, że jestem człowiekiem, który będzie w sposób obiektywny pilował właśnie realizacji zadań konstytucyjnych dotyczących na. Izby Kontroli, bo naszym zadaniem jest przede wszystkim poprzez nasze kontrole wpływać na ulepszenie funkcjonowania instytucji rządowych i samorządowych. Taka jest rola Najwyższej Izby Kontroli. I każdy, kto jest skontrolowany, powinien się cieszyć z tego, że nasi kontrolerzy, którzy spełniają wymogi najwyższej klasy, jeśli chodzi o profesjonalizm, mogą się przyczyniać do ulepszenia funkcjonowania instytucji rządowych i samorządowych. Mają wiedzę i nie tylko stwierdzają nieprawidłowości, ale mówią, co należy zrobić, aby polepszyć sytuację. Stoimy na straży grosza publicznego i to jest nasz obowiązek. Nie jest sprawą żadną ważną dla nas, kto sprawuje w danej chwili władzę. Dla nas najważniejszą sytuacją jest, aby pieniądze, które są nasze, obywateli, były jak najlepiej wydawane w sposób czterech kryteriów naszej ustawy: legalnie, gospodarnie, celowo i rzetelnie. I tych kryteriów się trzymamy. I nie może być tak, że na sytuacjach ekstraordynaryjne, jakie miało miejsce w czasie COVID-19 łamano prawo i tłumaczono to sytuacją ekstraordynaryjną. Bo nawet w tym czasie mieliśmy przykłady, przykłady respiratory, mieliśmy, mieliśmy przykłady, że w ciągu jednej nocy potrafiono zmienić ustawy, a w wielu przypadkach tych zmian niedokonane i łamano prawo. Panie ministrze, panie prezesie, czyli pan uważa, że materiał w nie już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale dzisiaj bym chciała doprecyzować. Materiał w TVN na pana temat, a w zasadzie seria materiałów, która się potem ukazała, to były materiały sfingowane na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości? Na, że, że Duża... Ależ oczywiście, jak najbardziej, to jest y, 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 przemyślana akcja działająca w kierunku skompromitowania mojej osoby i mojej rodziny. Jak, mnie, jak się nie udało mnie skompromitować i zmusić do ustąpienia ze stanowiska, to, za, to zabrano się za moją rodzinę. Za pana syna głównie, za pana Janiego. ta telewizja się odbyła również u pozostałego rodzaju, u pozostałych moich dzieci, córki, syna, u mojej żony. Żona, która od 40 lat po prostu no, jest nie najlepszej w stanie psychicznym. Ale to przez Pana, bo Pan siedział w więzieniu. A, no, to przy... właśnie, Aha. no to właśnie. To no to Ja jest się pytam, ilu taki w takim Sejmie po tamtej stronie jest ludzi, którzy w tamtym czasie tak się zachowali, jak ja się zachowałem, a mamy przykłady, że jest tam wiele ludzi, którzy w tamtym okresie świetnie służyli tamtej władzy. A są w najbliższym otoczeniu Jarosława Katynczyka. To na przykład, Panie e, Prezesie? No, pani redaktor, doskonale wiemy, nie musimy wymieniać nazwisk. No chciałam, żeby Pan wymienił, bo może ja się dziś mylę. <laughs> no myślę, że... Kto się interesuje trochę polityką doskonale. Wie. Panie prezesie, ale były próby łamania pana. Pan został zaproszony przez Jarosława Kaczyńskiego na spotkanie. Nie jedno, poszedł pan tam z synem Jakubem Banasiem, który był pana takim społecznym doradcą w NiKu. Jarosław Kaczyński spojrzał panu w oczy i co powiedział? Panie redaktor, wszystko zmierzało do tego, żebym ustąpił ze stanowiska, na co ja się nie zgodziłem. Ale co powiedział, Marian, ustąpił ze stanowiska? <grym> Panie redaktor, zostawmy to już tutaj w, 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 dla, dla w, w, tak, takich właśnie spraw dyskretnych. Ale to jest, to jest historia. historia, to jest historia, Panie Pani redaktor, lepiej znać historię, niż nie znać. Tak, przyjdzie czas, kiedy ja to wszystko opiszę i na tym popracuję. No Adam, odgra odgraża się Panie graża panie prezesie od... Ale już pierwszą od... część napisałem dotyczący lat 70. 80. Napiszę jeszcze lata 90. bo jak pani redaktor doskonale wie, byłem w rządzie Jana Olszewskiego, później w pierwszym rządzie pisze. Ale w pan doradzał Macierewiczowi, to ja zaraz o to chciałam zapytać. No właśnie. <laughs> no w tamtym okresie w lata 92 roku. roku. tak. Zajmowałem się strażą graniczną, bardzo zresztą dobrze. Ustawa się wtedy ukazała, która uporządkowała pewną sytuację. No niestety rząd się nie utrzymał przy władzy. I, I trzeba było się zająć i, i inną materią. Podjąłem pracę w najwyższej izbie kontroli, do której, w której pracuję do dnia dzisiejszego. No i chcieli pana z tego stanowiska zdjąć, znaczy złamać, powiedzieć, żeby pan zrezygnował. To Jarosław Kaczyński posłał wtedy po pana premiera Morawieckiego. Morawiecki przyjechał i co? Panie rektor, jak już powiedziałem. No nie powie wszystko, mi, proszę państwa, no i mi nie To zmierzało do tego, żebym żebym właśnie ustąpił, na co ja się nie zgodziłem, bo uważam, że moim obowiązkiem jest. Służenie y, mojemu krajowi, jestem państwowcem i ja nie jestem żadnym działaczem partyjnym i nie będę tutaj wykonywał żadnych poleceń partyjnych, które są sprzeczne z prawem i po prostu z interesem y, obywateli. Panie Prezesie, ale. To tylko Pani przypomnie, że to goście, którzy się y, y, tutaj kreują na przedstawicieli prawicy katolicyzmu, a niestety w tym okresie najwięcej ludzi młodych odeszło od katolicyzmu i od y, właśnie Kościoła. To świadczy o tym, że Niestety, dzisiaj nie mamy prawdziwej reprezentacji prawicy. Panie prezesie, ale my mamy taką naturę, my wszyscy ludzie, że potrzebujemy wspólnoty, że potrzebujemy jakiejś przynależności, że potrzebujemy być razem. I pan był łączony. Ale sam pan się łączył, pan był łączony z tą stroną sceny e, politycznej, pan był blisko właśnie Antoniego Macierewicza, blisko Jarosława e, Kaczyńskiego, blisko ludzi, którzy tworzyli ten rząd 2015-2023, tworzył pan e, rząd, w, pierwszy rząd e, PIS-u również, a tu nagle zupełne odcięcie, więc Panie redaktor, bo ja tworzyłem wokół interesu obywateli i państwa polskiego, nie interesu partii i jego, i jego prywatnych, partykularnych interesów. Jestem daleki od tego i jeżeli widzę coś takiego, że działania nie zmierzają w kierunku interesu państwa polskiego, a na dodatek jeszcze się łamie praworządność, nie chcę mieć z tym nic wspólnego byłem zawsze konsekwentny, że pier na pierwszym miejscu dla mnie najważniejsza jest sprawa interesu obywateli i państwa polskiego. Od samego początku, z lat 70., kiedy byłem jeszcze studentem, do dnia dzisiejszego. Niestety, czasem tak się zdaje, że niektóre partie interes swój prywatny przedkładają przed interes państwa. I, i dochodzi właśnie wtedy do tego, że my zapominamy właśnie, że służymy w wspólnej sprawie, jesteśmy na służbie, a nie na po prostu z, z, w pracy dla e, interesu partyjnego. Panie Prezesie, a kiedy Pan zauważył, że prawo i sprawiedliwość e, przedkłada swój interes nad interes państwa? E, Panie Dyrektorze, tak jak powiedziałem, ja się nie zajmowałem polityką, nie uczestniczyłem w żadnych... Ja to rozumiem, ale widział, nie zajmowałem al... się żadnymi sprawami e, politycznymi, tylko właśnie e, w, tym obszarem którymi powierzono, aby właśnie skonsolidować te służby i, i, i żeby usprawnić cały aparat e, m, skarbowy. I na tym się skupiłem. Byłem daleki właśnie od tych działań, które później wygłosił Ale widział na pan. Nie widziałem właśnie dlatego. Nie widziałem, bo ja 24 godziny. pani sobie nie wyobraża, Ale pan co miał to takie znaczy. swoje skarbowe klapki na ale oczach, niestety, panie. Ale tak? niestety, żeby, żeby to zrobić. Proszę pani, ja byłem sam. Pamięta pani, ile było tutaj różnych kłopotów na zasadzie e, strajków, e, protestów. I byłem jedynym człowiekiem, który właściwie tym się zajmował. Nie miałem wsparcia jakiegoś zdecydowanego ze strony właśnie posłów, innych, żeby mi w tym pomagać. I nie pomodali. widział pan, że robią swoje interesy? Nie widział pan, że Oczywiście. szkodzą, nie działają na, zgodnie z interesem państwa? Oczywiście, dlatego że przez te cztery lata e, proszę sobie porozmawiać z pracownikami, którzy w tamtym czasie pracowali, e, jak ta praca wyglądała, że ona wymaga właśnie zaangażowania się prawie 24 godziny. Ja od rana do nocy się tym zajmowałem i skutecznie. W przeciwnym razie by się to nie udało. Kto jest silniejszy, pan czy Kaczyński? Ja tu nie, mam, nie będę oceniał. No, pan jest pancerny, a on? Pani redaktor, ja po prostu byłem zawsze konsekwentny w tym, tym co robię. On też. I dopóki, dopóki będę miał zdrowie, będę mojemu krajowi i mojemu państwu służył. No to niech pan spojrzy mi w oczy. Kto jest silniejszy, pan czy Jarosław Kaczyński, panie prezesie? I znowu nie w oczy. Proszę zobaczyć. No, w oczy. Kto? Kto jest silniejszy? Proszę pani, racje są ważne, nie to kto jest silniejszy. Kto ma rację i kto lepiej państwu polskiemu służy? I kto ma rację? Proszę pani, ja zawsze przestrzegałem prawa i zawsze miałem na pierwszym względzie interes państwa polskiego, niepartyjny. A Jarosław Kaczyński? No myślę, że po prostu tutaj interes partyjny bierze górę nad interesem państwa. Z kim się spisu Pan rozmawia, panie prezesie? Nie rozmawiam. Zajmuję się swoimi sprawami konstytucyjnymi. Usprawiam funkcjonowanie całej Izby, proszę pani, bo to jest najważniejsze zadanie, abyśmy patrzyli na ręce każdej władzy. I patrzycie teraz koalicji obywatelskiej na ręce? Również również i tej władzy patrzymy i będziemy patrzeć. No a gdzie? W jakich obszarach teraz patrzycie? Bo na razie cztery miesiące rządu. Jeszcze nie, jutro. No, jutro, no, spra jutro Sprawdzamy miesiące. teraz budżet. Kontrola budżetowa jest jedną z najistotniejszych. To jest wynikająca zadanie wynikające z ustawy. No oczywiście tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, i oczywiście są inne obszary. Na razie kontrolujemy głównie zadania, te, które były realizowane przez poprzedni rząd, ale lada moment również będziemy kontrolować wykonanie zadań przez ten rząd. Panie prezesie, pan jest wojownikiem. Pan jest, tak, jest pan wojownikiem, pan jest mistrzem sportowym sztuk walki, mówi się o panu pancerny Marian, mówiło się o panu również w Prawie i Sprawiedliwości. Pan jest człowiekiem, który no właśnie nie, nie, nie odpuszcza, ale ja chcę pana zapytać o to słowo, które w, tym, w tej nomenklaturze wojowniczej też występuje, o zemstę. Gdzie ona jest u pana? Czy nie ma jest. zemsty żadnej? Jak ktoś wchodzi człowiekowi na rodzinę, jak ktoś grozi, jak ktoś buduje strach wokół najbliższych, najbliższych rzeczy, to zemsta się pojawia, panie prezesie. Niech pan mi szczerze powie. Ale złożę. nie w moim przypadku nie ma żadnej zemsty. Ja jestem w przeciwieństwie do innych naprawdę człowiekiem wierzącym i, i przestrzegam zasad, które z tym są związane. W przeciwieństwie do tych panów. Którzy... Czyli co, miły bliźniego jak siebie samego? No, oczywiście. I co, i wrogów ja pan tych... miłuje? Może pani w to nie uwierzyć, ale ja za tych ludzi się modlę, żeby się oni nawrócili, weszli na normalną drogę, jak powinien się zować prawdziwy chrześcijanie. Ale za kogo szczególnie się pan modli? Za, za prezesa? Choćby nawet za prezesa i, i, i jego najbliższe otoczenie. Ale za prezesa Kaczyńskiego jaką modlitwę? No, no, którą znamy wszyscy. No, ale co, ojcze nasz? Ależ ojcze nasz, jak najbardziej. To jest podstawowa modlitwa którą powinien znać każdy chrześcijanin. A nie, chroń nas Panie od nienawiści? Jakoś? A to też, to, to też. też, to też. To się w tym wiąże. Sam ojciec Nasz to też mówi o, uh -huh. o w szacunku do drugiego człowieka i bliźniego. Uh -huh. A koronki do miłosierdzia Bożego? A to jak tylko mam czas, zawsze o trzeciej też o trzeciej po południu czy o trzeciej rano? O trzeciej po południu, bo koronka jest o trzeciej po południu. Ale skąd ja mam wiedzieć? To pan jest e, praktykującym katolikiem z koronkami. Mhm. Czyli o trzeciej po południu zamyka się pan w swoim gabinecie koronki? Nie, no jak. Może no no wtedy, jak pracuję, to nie odmawiam, ale jak jestem w domu na weekendzie, to staram się, aby mhm. właśnie to przeszczega. Różaniec jest w kieszeni? Tak. Zawsze go mam. Zawsze go mam. Tak. Aha. A na palcu? Na palcu nie mam. Na palcu nie. Ale jest w kieszeni dzisiaj też? Jest, ale nie tutaj. W, w... w, płaszczu. w płaszczu. Czyli jest. A. A co on panu daje, panie. panie, panie daje mi poczucie bezpieczeństwa. To jest ważne, prawda? To jest bardzo ważne i ja uważam dla człowieka, który jest wierzący, jest to zasadniczy element, który powinien każdy człowiek mieć przy sobie. Jak kiedy my się pierwszy raz spotkaliśmy, panie prezesie, to pan był, przepraszam, za ten kolokwialnie zbitym psem. Pan był wymaglowany, przez. E, e, swoich przeciwników już wtedy politycznych przez Jarosława Kaczyńskiego. Pan był właśnie po tym spotkaniu, o którym pan teraz nie chce mówić. Widzę pana dzisiaj trochę innego, w innej formie, prostszego, takiego pewniejszego, pewniejszego siebie. No Ja udowodniłem przez te cztery lata, że potrafię w sposób skuteczny służyć państwu i obywatelom Polski. W sposób oddany i przestrzegający zasad, które są związane z przestrzeganiem prawa w Polsce i naszej Konstytucji. Ale pan wtedy był bliski poddania się? Nie byłem nigdy bliski poddania się. Byłem oczywiście przybity, jak każdy w takiej sytuacji, ale tak jak mówiłem, różaniec i ta myśl, że to tutaj ja nie mam sobie nic do zarzucenia, że tutaj jest interes polityczny, żaden inny. To ja muszę to przetrwać, ja to przetrwałem. Pozbył się pan syna z Niku? Praktycznie w tej chwili nie jest obecny, ale jest nadal formalnie członkiem społecznym. Doradcą społecznym, jak zresztą paru jeszcze innych, bo ta. Ale grupa... współpracuje się blisko, czy nie? Bo był taki okres, że, że teraz, współpracowaliście blisko. Teraz nie. Teraz bo nie. startował z konfederacji. Nie no, to to już była jego decyzja, nie moja, każdy ma prawo ja roz. No pan jest ojcem, pan może powiedzieć stupnąć, nie, nie, stuknąć, nie, stuknąć. To, nie, to nie, się pani myli. To nie? proszę zrobić wywiad z moim synem, to pani zobaczy, że to jest człowiek samodzielny i podejmuje samodzielnie decyzje. To co on robi w tym miejscu. Ja, ja miałem wpływ taki. No nie robi w tej chwili właśnie wyniku, praktycznie nie przebywa, nie, nie. O, bardzo, rzadko, bardzo rzadko. Ale nie tak, że pan go pognał, nie? Nie, 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 nie. nie no po prostu nie ma takiej potrzeby i, i po prostu ja po drugie tutaj też zaangażowałem paru jeszcze innych, bardzo e, z, takich e, kompetentnych ludzi do tej rady społecznej i po prostu korzystam e, również z pomocy. Panów profesorów, doświadczonych przedsiębiorców, którzy są w Radzie Społecznej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Panie Prezesie, Pan podkreśla swój katolicyzm, swoją wiarę, swoją, swoją relację z Panem Bogiem. Przetacza się i przez, przez Sejm, ale też przez polskie społeczeństwo wielka dyskusja na temat aborcji. Część polityków mówi o powrocie do ustawy z 1993 roku, o powrocie do kompromisu. Część polityków mówi o, o aborcji do 12 tygodnia, legalnej aborcji do 12 tygodnia z pana perspektywy, katolickiej perspektywy z jednej strony, ale z drugiej strony obywatelskiej, bo pan podkreśla tą swoją obywatelską zgodność z konstytucją. Jak to powinno być? Panie rektor, no ja nie jestem politykiem, więc nie będę tutaj się Ale dopowiadać. obywatelem jest pan. Jako obywatel to zawsze tu stoję na stanowisku, że chronić trzeba życie od naturalnej, od poczęcia do naturalnej śmierci. Czyli jako jest pan przeciwnikiem, przeciwnikiem aborcji? Jestem, jestem za szacunkiem życia od yy, poczęcia do naturalnej śmierci. A no, jakieś wyjątki? Nie, nie widzę nie. takich wyjątków. Uważam, że to jest kwestia... E, właśnie przekonania i, i podejścia w, w, właśnie w kwestii, kwestii wiary. Mhm. Dobrze, teraz niki podkomisja smoleńska. Niki Antoni Macierewicz, Marian Banaś i Antoni Macierewicz. Sytuacja jest taka, że wywiad udzielił pan prokurator Krzysztof Szwarc, który nadzorował to śledztwo smoleńskie, o tak można można powiedzieć, i próbuje się, no właśnie, stawiać się w sytuacji ofiary um, działań pod Komisji Smoleńskiej, wypowiadają się rodziny ofiar, że pan szwarc manipuluje. Jaką NIK może mieć tutaj rolę w tej kwestii? Pani redaktor, no my przy, mamy zasadę, że wypowiadamy się i oceniamy w danej sprawie na podstawie ustaleń jeżeli przeprowadzimy kontrolę kwestii właśnie dotyczący tych wszystkich działań związanych z, A przeprowadzicie tego taką no... Jest w tych 94 na ten to, rok, czy nie? To jest jest w, również wniosek w tej sprawie, więc będziemy się nad tym zastanawiać, analizować. Jeżeli będzie taka potrzeba, przeprowadzimy i w, to w tej A pan uważa, że jest taka potrzeba, panie prezesie? Trudno mi w tej chwili 14 powiedzieć. 14 lat jest, naszego jest, politycznego no, życia jest, to zabrało. No Tak zabrało i myślę, że, że tu by też byłoby warto przeprowadzić taką kontrolę, która by się odniosła w sposób bardzo obiektywny do wszystkich tych działań, jakie miały miejsce. No więc Wiemy, że wydano tutaj w, na ten cel prawie 30 przeszło milionów. No właśnie, ale jak prezes Marian Banaś mówi, że warto by było przeprowadzić, to znaczy, że możemy myśleć, że zostanie przeprowadzona, czy nie? Zobaczymy, analiza wykaże, po analizie podejmiemy decyzję. Mhm. Ale to pan będzie podejmował tę ostateczną, czy nie? No nie tylko ja, bo tutaj ja się liczę z zdaniem moich pracowników, którzy... W pewnych dziedzinach są bardziej kompetentni niż ja i, mhm. i po prostu liczę się z tą opinią. Mhm. Pan był doradcą w 1992 roku. Ja wiem, że to jest 32 lata temu Antoniego Macierewicza, ale potem się wielokrotnie jeszcze, jeszcze spotykaliście i y, współpracowaliście. Y, też bliski współpracownik, chroniony niejako przez Jarosława, y, Jarosława Kaczyńskiego, budzący takie zaufanie, jakie wydaje mi się też pan budził y, u Jarosława Kaczyńskiego przez lata ale... F... jak ja chcę wiedzieć, co pan o nim myśli, po prostu, co pan... no. ja, nie, nie... Teraz politycznie, a nie tylko pani, nikosko. E, panie redaktor, ja e, niestety ja się mogę wypowiadać tylko na temat moich kontroli i ocen wynikającej z tej kontroli. Natomiast e, Jezu, jak się odnoszeniu, 50 odnoszeniu, lat w polityce, ale, panie, nie, panie ja, prezesie. Pan jest 50 ale lat Ale ja w dzisiaj jestem prezesem i ja muszę być pełni obiektywny i niezależny od wszelkich układów politycznych. No to obiektywnie co o, będę, o Macierewiczu mi pan nie powie? Nie będę się wypowiadał na temat po prostu moich relacji moich relacji z, z panem Macierewiczem. W tamtym okresie współpracowaliśmy, widziałem w tym sens i po prostu i tyle w tej sprawie mogę powiedzieć. No chciałem zapytać co pan obiektywnie myśli o Macierewiczu. <laughs> Panie pani redaktor, to jest już to są już oceny typowo polityczne i ja się nie zajmuję polityką. Proszę państwa, jak pięknie ucieka pan prezes Manaś od wszystkich politycznych pytań. Na wojnę jesteśmy gotowi czy jesteśmy gotowi. O, panie, Bo panie Boże, aby tej wody nigdy nie było. To po pierwsze. Oczywiście. No tak, ale ja bym w kontekście kontroli mon -u. Natomiast musimy bardzo dużo zrobić. Myśmy przeprowadzili kontrolę. Ja nie mogę szczegółów opowiadać w tej no, chociaż sprawie. Chociaż trochę niech pan zdradzi tych szczegółów. E, ale mogę tylko powiedzieć tyle, że jest bardzo dużo do zrobienia. Jest bardzo dużo do zrobienia. Znaczy no, ja, ja tak panu nie pozwolę mówić, panie prezesie. W przypadku, w przypadku po chociażby e, budowli, e, które służą ochronie obywateli... Krótko mówiąc, tak zwanych schronów, to de facto właściwie mamy kompletne zaniedbania. Na dzień dzisiejszy, to jest tych budowli gotowych przyjąć niecałe 3% społeczeństwa, więc. Tutaj się otwiera olbrzymie pole do takich szybkich działań, żeby za zrobić zabezpieczenie, już nie mówiąc o przygotowaniu e, kondycyjnym samych żołnierzy, e, bo myśmy teraz przeprowadzili kontrolę, ona jest zresztą jawna, dotycząca e, zajęć sportowych e, wojsku. To się okazuje, że 20, e, prawie 5% e, żołnierzy, niektórych zawodowych, nie jest w stanie po prostu przejść tego podstawowego egzaminu, otrzymać ocenę pozytywną. Czyli pompki nie zrobi, Czyli mówiąc po prostu. Po prostu, Krótko mówiąc, słaba kondycja fizyczna, co jest zresztą jednym z warunków no, właściwego przygotowania kraju do obrony. Czyli Już panu... nie mówiąc o uzbrojeniach i, i, i szkoleniach, umundurowaniach i tak dalej. Także mamy tutaj bardzo dużo do zrobienia. Ja taki, taki szczegółowy raport przedstawiłem obecnemu panu ministrowi. Mam nadzieję, że, że wyciągnięte zostaną z tego odpowiednie wnioski i po prostu zaczniemy działać bardzo konsekwentnie, aby rzeczywiście się do tej sytuacji w razie potrzeby przygotować najgorszej, oby jej nie było, ale chcesz się bronić, to się przygotuj do najgorszej sytuacji. Ale wojna trwa od ponad dwóch lat i przez te dwa lata rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy nie przygotowywał Polski nie przygotowywał nas do kwestii, no właśnie tych najgorszych. Nie, nie, budowano żadnych zabezpieczeń. Mówię o schronach, nie... No niestety mamy tutaj bardzo duże zaniedbania, które potwierdziły nasze kontrole. Ja o szczegółach nie mogę tutaj opowiadać. No już pan tak, trochę opowiedział powiem. o szczegółach. Dla 3% społeczeństwa no to mamy stronę. U pana na południu tych, są, czy nie ma? Panie, panie powiedziałem o tych ustaleniach, które są jawne. Natomiast te, które są niejawne, podlegają właśnie tajemnicy. Ale bo pan nie co, pan nie chce paniki budzić? Czy, czy... Proszę, no nie, nie chcę ale, paniki. Nie, ale bo to są takie, to są takie y, wnioski z tych, z tych badań, z tych kontroli, że mogą zbudować Wnioski są takie, że trzeba bardzo... Y, y, się mocno zabrać do pracy i po prostu wyciągać z tego wnioski, które zostały ustalone po naszej kontrole. Dobrze, panie prezesie, to ja poproszę jednak mniej dyplomatycznie, mniej oficjalnie. Pan nie chce ujawnić żadnych szczegółów, bo boi się pan, że naród, że społeczeństwo będzie panikować, że tak, tak bardzo jesteśmy nieprzygotowani? Nie, nie o to chodzi. Po prostu są pewne reguły, które trzeba przestrzegać dotyczące tajemnicy państwowej i po prostu ja jestem do tego zobowiązany. Hmm, ale rozumiem, że pan minister Kośniak kamysz już zna wyniki tej kontroli. Zna wyniki, zna jego najbliższe otoczenie i myślę, że tutaj zostaną podjęte bardzo skuteczne działania. Hmm, Takie już... zapewnienie, żeśmy uzyskali hmm, również. Ale zostanie. co już pan powiedział wnukom i dzieciom, że w razie czego, żeby uciekały, uciekali nie, za granicę? Na ten temat nie mówię nic ani wnukom, ani, najbliż... ani, ani rodzinie. Hmm. Po prostu nie. Mówi pan, ma... w takich sytuacjach może lepiej powiedzieć, a nie właśnie trzymać tajemnicę. Proszę pani, jeżeli się człowiek zobowiązuje do wykonywania pewnego obowiązku, trzeba te obowiązki przestrzegać i zasady, które są z tym związane. Jacek Kurski wraca do gry, panie prezesie, zauważył pan? Nie interesuje się panem Jackiem Kurskim. Pytam w kontekście. Ja, ja skupiony jestem właśnie na kontrolach. Ale pytam w kontekście telewizji publicznej, którą. O, tak. No właśnie. Jest... A Jacek Kurski wraca do, do gry. Zaczęliście kontrolować telewizję publiczną, prawda? Pani redaktor, oczywiście przeprowadziliśmy kontrole. Kontrole są tutaj bardzo wynikowe dużo nieprawidłowości, już w samych kwestiach, nawet wynagrodzeń stwierdziliśmy też poważne uchybienia. Kontrola jest znana, można się z nią zapoznać, z tymi wynikami również, a kolejną kontrolę będziemy przeprowadzać w najbliższym czasie. Najbliższy czas to jest jeszcze to, to jest, półrocze? To jest jeszcze w tym półroczu. Aha. I ono będzie dotyczyć czego? Wydatków marketingowych, jak w Orlenie? Między czy... innymi, tak. Między innymi wydatków marketingowych i, i, i w ogóle zarządzania, zarządzania środkami, które no, niemałe środki otrzymuje telewizji. I co jest ryzyko, panie prezesie, że Jacek Kurski będzie przedstawiany w mediach jako Jacek K.? Nie wiem. To już jest kwestia polityczna. a tak jak Nie, no chyba ja... praworządna. Nie, nie, to jest nie, chyba nie, praworządna nie. i sądowa, a nie polityczna kwestia. No zobaczymy. Zobaczymy, jak, jak się dalej będzie sytuacja rozwijała w mhm. przypadku pana Jacka Kurskiego. Jakie pan ma relacje z Koalicją Obywatelską? Kto z panem rozmawia Donald Tusk? Kto? Służbowy, służbowy na komisji, ja na komisjach. Ale z, ale na komisjach. Z, z kim najczęściej panie prezesie? Z najczęściej to ja rozmawiałem ostatnio z panem marszałkiem, bo jak pani redaktor, z panem marszałkiem hołownią? Tak jak pani doskonale wie, pan marszałek sprawuje nadzór nad najwyższą izbą tak. kontroli, jak pani doskonale wie, przez prawie pół roku jeszcze przed wyborami. Pani Marszałek Witek odmawiała nam w ogóle mianowania wnioskowanych przeze mnie członków na kolegium. Kolegium praktycznie nie funkcjonowało nie istniało, przez pół tak? roku. Nie mogliśmy publikować raportów, które były wykonane, bo nie były rozpatrzone zastrzeżenia przez kolegium. No i oczywiście to była sytuacja niedopuszczalna. Czyli słusznie, że ona nie została wicemarszałkinią? Ja nie wiem, czy słusznie. Najważniejsze, że, że nie spełniała swoich obowiązków, mhm. które na niej spoczywały. Natomiast po tych zmianach mamy... Pełny skład. Wiceprezesów, dyrektora generalnego, bo nawet dyrektora generalnego nie mogliśmy po prostu tutaj mieć, bo nie było zgody. Członków kolegium mamy wszystkich, cały skład 19 osób. To jest po prostu historia, która naprawdę no, służy. którą trzeba podkreślić jako, jako bardzo ważna, która idzie w kierunku normalizacji sytuacji i funkcjonowania w warunkach normalnych Najwyższej Izby Kontroli. Bo nie może być tak, żeby układ polityczny decydował, że po prostu taki czy inny kandydat nie może być powiedzmy prezesem, wiceprezesem czy członkiem kolegium. A niestety tak było. I praktycznie przez ostatnie pół roku funkcjonowałem właściwie sam, wypełniając wszystkie obowiązki i dyrektora generalnego no i zajmując się całą administracją. Dzisiaj mhm. mamy sytuację normalną. Pan marszałek zaaprobował wszystkie moje wnioski. Ślubowania zostały złożone Przez członków kolegium I funkcjonujemy normalnie Polubiliście po to, się? Proszę? Polubiliście się? Panie redaktor, to nie chodzi o To czy, czy by... chodzi panie, premier, panie prezesie nie, Chodzi o to, żebyśmy właściwie wykonywali Wszyscy swoje obowiązki na stanowiska, które pełnimy i ja tu mogę powiedzieć, że z zadowoleniem przyjąłem tę decyzję, i cieszę się z tego, że najwyższa Izba Kontroli może teraz normalnie funkcjonować. Trenuje Pan jeszcze? W miarę możliwości i zdrowia, bo to pokorące, nie jest 20, o o, pokorące, jak, o 15 lat temu, kiedy miałem 20 czy 30. Dzisiaj mhm. niestety tylko mogę e, uprawiać e, ćwiczenia e, takie usprawniające e, moją kondycję. Ale, ale też codziennie, ale żaden, jak modlitwę? Codziennie, codziennie. Rano nim tutaj pani przyszedł, e, przyszedłem też w przy 15-20 minut poświęciłem w gimnastyce. Ale co, pompki przysiady, co? No, Techniki, które. Jakie techniki? Techniki, oczywiście obronne. Techniki tak. obronne były też? Tak, oczywiście. Czyli pan jest bezpieczny, jakby co, tak? No widzi pani, że tutaj bez żadnej chorony, cały czas funkcjonowałem i funkcjonuje. Mhm. Czyli dobrze się pan czuje? Czuję się, tak, czuję się bezpiecznie. Zdrowy pan jest? No niestety, trochę mi zdrowie szwankuje, ale mam nadzieję, że e, zadbam trochę lepiej o zdrowie. Proszę Państwa, prezes Marian Banaś był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję panie, e, panie Prezesie. Proszę kontrolować i dawać znać i nie być takim tajemniczym. Dziękuję bardzo. Dziękuję.